się i reagujemy na odcinek, no właśnie, z obłędnego cyrku. No, wyszedł drugi odcinek z jakieś już 4 tygodnie temu, ale go do dziś nie nagrałem, więc postanowiłem, że go nagram, bo w końcu nie nagrywałem. Więc zacznijmy. I napisy to może... Nie, napisów nie będę włączać. No to zaczynamy. Po polsku oczywiście będzie. Witajcie w obłędnym cyfrowym cyrku! Pomni! 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 Coś się nie będzie. Aha. Halo? Nie. Co ona? Co? Niby była nowa, a już się zabstrakciła. Ta, może lepiej będzie na dole. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywała. Okej, pokój jej. Hej, Pomni, wstałaś już? Czy dalej śpisz? Jeśli tak, to nie prze... I to, patrzcie. Ja się zawsze mówię, że ja tego śmieję od pierwszego odcinka, jak ona płakała. Przeszkadzam? No. Oto ona. Wszystko w porządku? Wiem, że wczoraj było trochę dziwacznie. Dziwacznie. O, nie przejmuj się tym pozostawieniem mnie z powodu wyjścia. To nie rozumiem twoje naturalne pragnienie ucieczki, więc nie ma pretensji. Więc bez spiny. To było dawno i nieprawda. Kane przygotował dla nas nową przygodę i z tego, co mówił, zanosi się na naprawdę niezłą zabawę. Dzisiejsza przygoda to słodka sprawa syropu. Dokładnie. W królestwie kryształowej kukułki skradziono najcenniejszy surowiec. Syrop klonowy. Do was należy sprowadzenie tych zgorzkniałych bandytów do słodkiej sprawiedliwości. Królestwo miodem cieknące? Przecież ten... Jezu, bańka. Przecież on mógł po prostu ten bubble, mógł wziąć po prostu... Mogli po prostu od niego wziąć ten syrop klonowy i misja zaliczona. Brzmi lepko. Oj, bardzo lepko. Brzmi jak... Bombę zaraz nas zdejmą. Nie. Zobacz, stój! Tym razem testuję w nim nowe AI! Tym razem będzie 52 razy bardziej imersyjne. Nowe AI. Nie chcesz się pobawić nowym AI, Zubi? Nie. Zda. Wow, brzmi fajnie. Co sądzisz, Pomni? Więc nasz cały tutejszy byt to roleplay? Cóż... Na co czekacie? Ty kryształowe królestwo kukułki, lećcie teraz! Nie, dzięki. Niedawno rzuciłem. Wow, Kinger, spójrz na ten zamek. Jest przepiękny. Mają nawet małe motylki z cukru. To urocze. Tu jest świetnie.
Świetnie! Ludzie, to princesa! To zapewne was wojów przysłał nasz pan. Dla ocalenia nas od nadchodzącej zguby. Chwila. Czekaj, co? Ty, a co jeśli Kane jest bogiem tego świata? Ale nawet oglądałem taki film, że on wszędzie swoje, wszędzie jest. I normalnie ten, no, jakby to powiedzieć, wiecie. On jest chyba bogiem po prostu. To my, przepani. Czadowe królestwo swoją drogą. Niezły waj. Już was lubię. Widzisz po mnie? Już lubimy się z księżniczką. Jestem dorosła, nie trzeba mnie zabawiać. Zakładam, że znany jest wam już cel misji. Bandyci użyli stuningowanej cysterny, więc postanowiłam, że aby ich złapać, otrzymacie uzbrojonego husarza. Dobrze, noc. W sumie wie ktoś, jaka to niby miała być epoka. Oto klucz do bram królestwa na wypadek waszego powrotu. Wierzę, że pozostanie on w należytych rękach. Nie zawiodę cię, najwyższa. O, proszę, mów mi, Lu. Luźno, Lu. Siedzę z przodu. Jezu, czy to klakson? Posysa. Gęgę prowadzisz. Tak, no pięknie. Powodzenia, przybysze. Jesteście naszą nadzieją. Kane mówił, że zabiorą. Myślisz, że twoja mama odżyje, gdy oddamy ten syrop naszym? Jasna sprawa. Tyle syropu ocali setki ludzi. Nie wiemy, póki go tam nie dostarczymy. Twardzielka z niej. Wszystko jej zawdzięczam. Oj, nie cieszcie się za bardzo. Ktoś już nam siedzi na ogonie. Dobra, gęgu. Kiedy ich wagonimy, ja wyskoczę, wbiję do środka i powystrzelam ich co do jednego. Jacku, wydaje mi się, że to narusza którąś ustawę. Naruszasz te moje bębenki swoim paplaniem. Kieruj, kierowco! Więc, pomnij, pewnie będziesz mogła nam w czymś pomóc. Jak ich dogonimy, mogłabyś... Pokazać dominację! O tak! Jack! O, idealnie! Poczekaj tak chwilę, może to coś zgadzać. Jack, z tym go! Wiesz, była tu gdzieś taka bazuka, ale... Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Pomni! Łap to! No jest. Okej, pomni. Teraz się nie ruszaj, a ja sobie przejdę. Powaliło cię? No nieźle, pomni. Teraz nie mam mostu. Aha! Mam cię! Spróbuj się, słudzę. Wytrwali są. Zobaczymy, jak im się spodoba na wyboisku. Mam za długie ręce do zmiany biegu. No to jasne. Ej, książka, za nimi. Nie powinniście. Zaraz się rozplączę i rozwieszę jak serpentynę. Ruchy. Te sardynki nie mają chyba dosyć wrażeń, co? Ej, przestań się opierdzielać i wracaj tutaj! Wszyscy są cali? Powtórzysz, proszę? Noże mi cię ciutkę zagłuszył. Hej, gęgu, przypiernisz mnie. Co? Nawet się nie wasz! Dalej tam jest! Dawaj, będzie kozacko. Skąd to się wzięło tyle noży? Zrób to, albo powiem ragacie o twoich figurkach. Ej, no ja dzisiaj to jak, kurczę, będę mieć naprawdę dużo montażu, a nie zawsze, że tylko dodaję intro i outro. Teraz to będę musiał jeszcze ten, Jezu, nigdy nawet tego nie robiłam, wyciszać odcinek, gdzie te brzydkie słowa. Czy wy próbujecie mnie kurwa zabić? Oczywiście są szurnięci. Pokażmy im sztuczkę. No, nic z pchania? Chyba jednak powiem ragacie o twoim hobby. Co? O, wciąż się trzymasz? Hej!
Wspomnij! Łap to! Nie! Hej, Kinger, gdzie ta lina ma drugi koniec? O! Sam nie wiem! Sprawdzę to! O, da! To wszystko przez cię. Co to rady? Chłopy? Ja. Tego nie było. Halo? Ktokolwiek? Cicho. Tu nie ma nikogo. Ej, dobra, odmówię. Nie wiem. Chyba spadliśmy gdzieś pod mapę. No. Mapę? Czemu nie ma tu ciebie ani twojej trupy? Tego nie wiem, bo nie jesteśmy NPC-ami? NPC-ami? O czym ty kłapiesz? Kim wy jesteście? Aha. Kim jestem? Gdzie mama? Ty masz mamę? Powinna tu być z całą resztą. Nie pamiętam nawet jej twarzy. Czy ona miała twarz? Czy cokolwiek jest prawdziwe? Okej, czekaj, nie. Nie, myślę o tym. Ja myślę, że znajdziemy coś, co wystrzeli nas na górę. Co nie? O kurczę, to... Masz mi powiedzieć... Czym dokładnie jestem? Jezu, jaki wielki. Nowy szampon. Nie, ten film jest obserwowany. Fuj, czy wszyscy są cali? Nie. O nie, biedna Pomni. Oby była cała. Biedna Pomni? A co z nami? Zaraz podzielimy los Augustusa Glupa. No pięknie. Ojo. A co to? Czy mnie oczy mylą? Przepyszny podarek z zabram królestwa? A niech mnie krówka. Wow, słodko! My nie żarcie, my nie cuksy. Nic z tych rzeczy, jesteśmy niejadani. Wy nie cuksy? Jak ja teraz zaspokoję swoją natrętną cukrzycę? Przepraszam. Po mnie zawsze traci te wielkie potwory. A kim ty niby jesteś? Jam jest pan Glup. Żyłem sobie kiedyś w królestwie, ale wygnali mnie, gdy przeklęta princesa dowiedziała się, że zjadłem jej podwładnych. Och, jacy byli pyszni. Czasem zdaje się, że
krzyczą do mnie. O, Boziu, to brzmi jak morderstwo. Yeah. Czyż to morderstwo, jeśli jest pyszne? Przemyślcie to. I tu się zgadzam. O nie, ja nie. Uważaj, szmatko, bo jeszcze pomylę twoje włosy z Lukrecją. Jax! O, wow, można się pomylić. Stop! Więc, panie Klucie, wyglądasz mi na porządnego chłopa o szlachetnym sercu. O, oj nie. Gdybyś wiedział, co robię, gdy mam wolne. Miałbyś wylew. Wracając do sedna, mam sposób na wtargnięcie z powrotem do królestwa. Gdybyś nabrał ochotę na chusteczka pomóc. Hej, chłopcy! Studził, Lukrecjo. Hej, zakryj się tym! O, musisz być jakimś mistrzem otwierania rzeczy. Ty uwolnisz mnie z więziennego wybiegu. To ja? Jedyne, co musisz zrobić, to pomóc nam złapać brudnych bandytów. Śmierć zaśmiała mi się w twarz. Chwila. Co się stało? Pomnij znów. Tam go będzie. Czy chcesz mi pomóc troszeczkę? Przyjeżdżę ci... No. Hej, wszystko okej? Nie. Chcesz o tym pogadać? Nie. A o czym by tu gadać? Nie chcę cię tu tak zostawić. No. Czemu nie? Jeszcze kilka minut. Nie mam żadnego znaczenia. Właśnie. Jestem zerem. Znaczy, to życie, wspomnienia, zerem. Kumple. To kłamstwa. To trochę dziwne, ale chyba wiem, co czujesz. No, może nie dokładnie, co czujesz, ale poczucie bycia zerem jest w miarę częste. Znaczy, ludzie czują się tak nawet tam, skąd ja pochodzę. Ale dalej zależy ci na twoich kumplach, prawda? No właśnie, chyba. Wierzę, że jesteś dla nich ważny. I co to znaczy? Co z nas zostanie, jak znikniecie? Tylko przeszkody. No. Stworzone do pokonania i zapomnienia. Aha. No. Nie musicie być. Ten cyrk, z którego jestem. No ja oryginalnie jestem skądinąd. Aha. Ale... Jeśli ma być moim domem, może mógłby i twoim. Ludzie tam są ciekawi, krótko mówiąc. Może ty odnalazłbyś tam siebie? Dlaczego mnie tak pocieszasz? Nie wiem. Co ty z tego wszystkiego masz? Chyba po prostu nie chcę, żebyś czuł się jak zero. Nie chcę, żeby ktokolwiek się tak czuł. No. Ale ja nie jestem prawdziwy. Jak mam się czuć? Na pewno nie będziesz większym wyrzutkiem niż ja. I przyda mi się kumpel. Kumpel? No. Śmieszna z ciebie istota. No. Nie zaszkodzi spróbować. Ale proszę, nie mówmy o tym moim chłopom. To buby w różowych okularach. Nie chcę zabierać im niewinności. Heh, to ma sens. A tak w ogóle, masz jakieś imię? Żelkodyl. Wow, jest Żelkodyl. Tak samo głupie jak moje. Masz pomysł na wyrwanie nas z tego miejsca? Żelkodyl, sama nie wiem. Może jakiś glitch z kolizjami pojazdu? Ale nie mam pomysłu jak. No dobra, trochę... Strzelam na ślepo. Jak nie zadziała, spróbujemy inaczej. Tak jest, szefowo. Nie wiem, co robię. No, ale zaraz zobaczymy. Zapomniałam, że może być troszeczkę brutalnie.
Nie powiem. Spodziewałem się czegoś zdecydowanie bardziej klimatycznego. Co masz przez to na myśli? No wiesz, na jakiegoś finalnego starcia, płomieni, flagu, chaosu. Ważne. Jesteście pewni, że zniknęli? A może po prostu gdzieś wypadli? Pewności nie mam, ale tak, zniknęli. Szef by nas nie zostawił dla klauna. To nie w jego stylu. Cóż, to niepokojące. Wiesz, w najgorszym przypadku zawsze możemy poprosić Kane'a o pomoc. Bardziej martwię się tym, że znów będzie mieć złe doświadczenia. Wciąż wygląda na poruszoną tym, co wydarzyło się wczoraj. I chyba nie za bardzo mnie lubi. Wiele ostatnio przeszła. Nie bierz tego do siebie. Pamiętam, ile czasu ty potrzebowałaś. O, tak. To miłe, że to pamiętasz. Ale że co? Macie może tira, który potrafi latać? Co? Nie, czekaj, nie mamy. Raczej nie. Chodźca. Trzeba było wziąć lokomotywę. A co to jest? Pani! Wszystko okej? Okay? Co się stało? Ja, jest okej. Okay. Ja mam nowego kumpla. Szefie, gdzie byłeś? Skleili nas. Nie chcesz wiedzieć. Miło was widzieć. Czemu są dwa złe tiry? Ten też jest pełen syropu. A, ta. No to wychodzi. Nie macie czegoś przeciwko, żeby chłopy zabrały jeden z nich do wioski, co nie? Skoro są teraz aż dwa, nie ma problemu. To pięknie. W życiu jeszcze nie byłem aż tak zawiedziony. Hej, może będzie krew i śmierć i przemoc w następnej przygodzie. Ha, milutko. Umówmy się, to był ketchup. Ketchup? To był ketchup z chlebem, okej? Okay? Tja, to... O, jest żelkodyl. On chce wrócić z nami do cyrku. A czy tak można? Jego rzeczywistość tak trochę... się posypała. To chyba najlepsze, co mogę mu zaoferować. Lepiej tak, niż go zostawić. Hej, to bardzo miłe pomysł. Zawieźmy ten durny tir do durnego królestwa, msiakrew. Nowa koloryzacja. Dzięki wam, dzielni rycerze, królestwo będzie prosperować. Z pewnością nie było łatwo. Szkoda strzępić ryja. Żegnajcie, rycerze. Powodzenia z egzekucją bandyty. Tak, bo to właśnie zrobimy. O hej, jednak zostawienie otwartej bramy nie było takie głupie. Co? Ale myślałam, że nie żyję. I tak to zrobiłeś? Okej, okay, chwila. Co ty zrobiłeś? A, cieszę się, że mogłem pomóc. Pa! Witam z powrotem, wy moi parówkowi skrytożercy. Więc to jest ten wasz cyrk, ta? Całkiem tu przytulnie. Ops, chyba mamy tu nieproszonego gościa! Że co? Ujo. Chwila, co? Wiem, że kochacie wasze NPC-ty, ale jak stracę rachubę w tym, kto jest, a nie jest człowiekiem, to kto wie, co się stanie? No, czas iść się napić wody. Od lat tego nie robiłem. Przepraszam, lat? 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 What the... Chłopie... Nie piłeś od lat wody? Ty już byś normalnie... Byś... Do tego czasu to byś już... No wiesz... You'll be not alive. Jezu, już myślałam, że nie zniknie. Przykro mi, że tak to się skończyło po mnie. Przynajmniej próbowałaś. Wiesz, może wróci jeszcze w przyszłej przygodzie. Wiem, że Kane czasami używa ponownie swoich NPC-tów. Wszystko gotowe. Ale co? Hej, chcesz chociaż przyjść na pogrzeb Kofmo? Co? Pogrzeb go?
Lubimy robić małe pogrzeby, by pamiętać o tych, którzy się zabstrakcili. Ej, widzieliście to? Jack normalnie był smutny przez chwilkę. Ten został trochę przełożony ze względu na twoje przybycie. Przynajmniej tyle możemy dla nich zrobić. No. Smutek. Kołczmy. Ojejku. Zawsze myślę, że jestem na to gotowa. Ale potem widzę ich zdjęcia i... No, już mnie rozpruwa. Dobra, widzowie. Odcinek się, nie wiem jakby to nazwać, czy się dobrze skończył, ale raczej ja nazywam, że źle się skończył, bo nie dość, że ten żelkozaur czy tam coś tam, no wiecie, nie, not alive i jeszcze do tego pogrzeb Kaufma. Więc raczej odcinek się zakończył smutno. Więc no... Teraz jeszcze będzie taki bonusik. Bonusowy film. Obejrzymy Wstawiaj po mnie i już pora na przygodę. I wiem, że to 3 miesiące temu było, ale chodzi mi o to, że po prostu zobaczymy sobie jakie tam odcinki, no bo jeszcze do tego nie reagowałem, więc zobaczmy. Oczywiście leży. Jezu. Jesus Christ. I zaraz będzie pewnie jumpscare. Hej, pomnij! Wiesz co? Nie. To prawda! Pilot obłędnego cyfrowego cyrku osiągnął ponad 1 wyświetlenie! Dzięki czemu stał się oficjalnie pierwszym odcinkiem serii Obłędny cyfrowy cyrk! To nie... Miał być niesamowity cyrk? Cicho, mam ci tyle do pokazania. Twoja mała, ckliwa twarzyczka wybiła się w całym wielkim internecie. O czym kanonicznie nic nie powinienem wiedzieć. Tylko spójrz. Co to ma k***wa niby być? To konsekwencje naszych działań. A teraz będzie już tylko gorzej. O, nie. Ale nie to chciałem ci pokazać. Przedstawiam ci nowe przygody zaplanowane z wyprzedzeniem dla ciebie i wesołej zgrai. Na przykład to oto słodziutkie królestwo. Kingera z shotgunem, a także niewolniczy... Właśnie ten, ja czekałem na ten odcinek, myślałem, że to będzie w drugim odcinku, a to jednak będzie w trzecim. Pracę za najniższą krajową. Mamy tu jeszcze... A, nie, tego nie skończyłem. Nie patrz! Hej, Kane! Muszę cię zabić! Co? Czemu? Przeczytałam cały scenariusz i nie znalazłam ani jednej kwestii dla mnie. Aha. A księżyc dostałaś 2. Aha. Myślę, że moglibyśmy ci coś dopisać. Okej, już nieważne. W takim razie nie muszę cię zabijać. A propos dialogu. Dużo nowych, kolorowych postaci dostanie swoje własne, świeżutkie kwestie. Z taką ilością nowych postaci szybko wybuchną brutalne wojny dotyczące coraz to dziwniejszych shipów, wobec których będziemy kompletnie bezsilni. Jezu. Czy tylko okej? What? Okej... Za bardzo odleciałem. Mówiłaś coś? Jak możemy wesprzeć produkcję tego obłędnego projektu? Świetne pytanie, pomnij! Całe zyski ze sprzedaży merchu są przeznaczone na finansowanie projektu i pozwolą nam zrobić znacznie więcej szalonych rzeczy! O, rany! Zmienią mnie w przypinkę, którą sprzedadzą, żebyśmy dostali więcej! Oto przypinka z bąblem! Co? I przypinka z pomnij!
Pozwolę sobie również wspomnieć o pluszowym mnie. Dostępne są również takie fajne koszulki i fikuśne naklejki z członkami cyfrowego cyrku. Oraz coś z edycji limitowanej, czyli płyta winylowa zawierająca całusieńką muzykę z odcinka pilotażowego. Prawie zapomniałem wspomnieć o naszych obłędnych plastikowych figurkach, które nie są przeznaczone do przechowywania w słoikach. Wszystkie gadżety są dostępne wyłącznie na stronie digitalcircus.store. Każde inne źródło sprzedaje perfidne podróbki i nie wspiera naszego cyrku. Tylko spójrzcie, jak chwilowo wyglądają. Wchodźcie na digitalcircus.store. To jest odcinka, bo już zaraz będę znów promowany. No to mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, zostawcie lajka i suba. Jest z wami, żegnam, cześć.